pan, samochodzik. Płonący miecz. Wstęp. 28 czerwca 1908 roku, godzina 23.30, USA, Long Island, laboratorium Wardencliffa. Deszcz siekł nieprzyjemnie. Wielkimi kroplami spadał z ronda kapelusza na twarz i za wysoko podniesiony kołnierz prochowca. Edward Emerson Barnard, łowca komet Profesor Uniwersytetu w Chicago otarł okrągłą twarz i spojrzał w górę na 60-metrową wieżę zwieńczoną konstrukcją przypominającą kapelusz grzyba. Groteskowy widok podkopał trochę jego przeświadczenie o konieczności spotkania się z gospodarzem tego miejsca. Czy człowiek, który wydał fortunę na coś takiego, może być przy zdrowych zmysłach? Odezwał się w nim głos rozsądku człowieka, który wychował się w biedzie i wiedział, co to znaczy oglądać każdą ćwierć ćwierćtolarówkę z obu stron? Zaraz jednak przypomniał sobie o zdjęciach, które niósł w szczelnie zapiętej aktówce. Zrobił je dwa dni temu i to one było powodem jego dwudniowej podróży z Chicago aż tutaj. Fotografie nie powiedziałyby nic laikowi, ale profesor odczuł nieprzyjemny skurczy żołądka i dreszcz na plecach, kiedy je zbadał. Przedstawiały wycinek nieba z rojem jasnych punktów. To właśnie jeden z tych punktów zaniepokoił go tak bardzo. Poprawił kołnierz prochowca i poszedł przez kląskające błoto w kierunku budynku z trójkątnym dachem i wysokim kominem, stojącego na wprost wieży, jakieś sto metrów od niej. W oknach, mimo późnej pory, paliło się światło. Profesor Barnard zapukał do drewnianych drzwi. Odezwały się kroki, szczęknął zamek i w drzwiach stanął wysoki. Chudy człowiek z niewielkimi wąsikami. Był wyższy od zażywnego i lekko otyłego Barnarda, przynajmniej o głowę. Nosił elegancki garnitur i pachniał znakomitą wodą kolońską. Dobry wieczór, doktorze Tesla. Przepraszam, że niepokoję o tak późnej porze. Przemówił Barnard. Człowiek w drzwiach spojrzał na niego ze zdziwieniem, czy my się skądś znamy, zapytał trochę piskliwym głosem. Nie. To znaczy, znam pana z fotografii w gazetach. Pewna wyniosłość sławnego wynalazcy wprawiała Barnarda w zakłopotanie. Aha, zauważył Tesla z przekąsem i zapytał lekceważąco: Czy pan coś sprzedaje? Nie. Pozwoli pan, że się przedstawię. Jestem Edward Emerson Barnard. Zrozumienie błysnęło w oczach Tesli. Barnard, wynalazca maszyny do łowienia komet. Ucieszył się że odgadł tożsamość wieczornego gościa, a potem ściągnął brwi i dodał głosem policjanta, łapiącego przestępcę na gorącym uczynku. Widziałem, że pan coś sprzedaje. To nie tak. Barnard wypuścił powietrze, podniósł do góry oczy i po raz kolejny wyjaśnił nieporozumienie. Prawdą jest, że zajmuję się astronomią i szukam komet, ale maszyna, o której pan czytał, jest wymysłem dziennikarzy. Kilka lat temu stworzyli plotkę, że połączyłem aparat fotograficzny z teleskopem i maszyna wykonuje za mnie całą pracę. Ta sprawa ciągnie się za mną jak warkocz za kometą. Twarz Nikolites li rozjaśnił uśmiech rozumiem. Sam wielokrotnie padłem ofiarą dziennikarzy, ale skoro nic pan nie sprzedaje, czemu zawdzięczam tę wizytę, Mister Barnard? To trochę skomplikowane. Profesor astronomii strzepnął z płaszcza krople deszczu, licząc, że Tesla uchwyci aluzję. Nie zawiódł się. Proszę wejść. Zmitygował się Tesla. Przepraszam, że trzymałem pana tyle czasu na dworze. Barnard skwapliwie skorzystał z zaproszenia. Sporo czytał o wynalazkach Tesli i jego pracach w Wardenclyffe. Był więc ciekawy, jak wygląda sławne laboratorium w środku. Tesla wpuścił go i odebrał ociekający wodą płaszcz i kapelusz, a potem poprowadził przez wielką salę, która zajmowała całą powierzchnię budynku. Wypełniały ją tony sprzętu. Barnard rozpoznał sławne cewki Tesli, widział też sporo nieznanego mu wyposażenia. Jakaś dziwna konstrukcja z kabli i prętów, walcowaty przedmiot zwieszający się na długim przewodzie z sufitu, koła zębate połączone z dyskami. Wnętrze hali wypełniało światło z bezprzewodowych jarzeniówek. Gospodarz zaprowadził go do części hali, która służyła jako warsztat. Usadził przy stole, do którego przykręcono imadło. Blat zalewała poświata z lampki bez kabla, oświetlająca rozgrzebane papiery zapełnione od góry do dołu skomplikowanymi obliczeniami. Tesla zniknął gdzieś na chwilę, a potem wrócił z dwoma filiżankami parującej herbaty. Proszę się napić. Postawił przed Barnardem napój. Strasznie pan przemukł na tym deszczu. Dziękuję, rzekł Barnard i posłodził tak, jak lubił. Trzy łyżeczki, a potem, mocząc trochę w szklance elegancko przystrzyżone wąsy, upił łyk. Esla czekał uprzejmie, aż gość się ogrzeje, a kiedy zobaczył, że Barnard trochę już się pokrzepił i rozluźnił. Zapytał uprzejmie, nie chcę pana popędzać. Ale może przejdziemy do meritum? Oczywiście, oczywiście. Barnard przesunął na bok filiżankę, sięgnął po aktówkę, położył ją sobie na kolanach, rozpiął i wyjął dwa zdjęcia. Jak już wspomniałem, podał zdjęcia Tesli, który przyjrzał im się z zainteresowaniem. Zajmuje się badaniem nieba i poszukiwaniem nowych ciał niebieskich. Robię zdjęcia, a potem dokładnie je analizuję. Co przedstawiają te fotografie? Zapytał Tesla kierując na Barnarda skupione spojrzenie. Widać na nich rój meteorytów, który właśnie zbliża się do Ziemi. Spadające gwiazdy, o ile dobrze pamiętam, są chyba dość powszechnym zjawiskiem. Mruknął Tesla, dla którego cel przybycia Barnarda ciągle stanowił zagadkę. Zgadza się, doktorze, ale to co zostało uwiecznione na tych zdjęciach, jest wyjątkowe. Rój meteorytów to w większości małe kawałki materii. Takie, które spalają się całkowicie w atmosferze. To właśnie one tworzą zjawisko zwane spadającymi gwiazdami. Zdarza się jednak, że w takim roju są większe ciała, które przechodzą przez atmosferę i spadają na Ziemię. Tak jak meteoryt Wilamety, Tesla przypomniał sobie sławną podziurawioną jak szwajcarski ser skałę długości prawie siedmiu stóp. Którą widział w 1905 roku na wystawie upamiętniającej stulecie sławnej podróży Lewisa i Clarka do wybrzeża Pacyfiku i z powrotem. W rzeczy samej, powiedział Barnard, pochylił się w kierunku rozmówcy i wyszeptał trwożnie, tym razem jednak mamy do czynienia z czymś większym. Dużo większym? zapytał Tesla. Profesor astronomii wciągnął głośno powietrze, zrobił zafrazowaną minę i przytaknął. Niestety. Proszę spojrzeć na zdjęcia. Zawsze robimy dwa, żeby sprawdzić, czy ciało niebieskie się porusza. Chodzi o ten obiekt, wskazał palcem jasny punkt wielkości ziarnka grochu pomiędzy miliardami światełek nie większych niż drobinki kurzu. Według moich wyliczeń ma on około 5 mil średnicy i trajektorię kolizyjną z Ziemią. To prawdopodobnie planetoida, która zboczyła z normalnej orbity. Orbita kolizyjna? Czy to znaczy, że ten zielony groszek uderzy w Ziemię? Tak, twarz Barnarda wyrażała niesmak. Że Tesla żartuje sobie z tak poważnej sprawy. Czego można wówczas oczekiwać? Najprościej mówiąc, końca świata. Tesla spoważniał. Jeśli coś tak potężnego uderzy w Ziemię, ciągnął Barnard, możemy się tylko domyślać skutków. Prawdopodobnie zaraz zaczęłyby się wielkie trzęsienia ziemi. Pył wyrzucony po zderzeniu wzniósłby się do atmosfery, blokując światło słoneczne, i na ziemi zapadłyby egipskie ciemności. Nie muszę chyba dodawać, że oznaczałoby to koniec życia na całej planecie. Jeśli obiekt uderzy w jakieś miasto, wszyscy jego mieszkańcy zginą, a budynki zostaną zmiecione z powierzchni ziemi. Kiedy można się spodziewać tej planetoidy? Według mnie, Barnard wyciągnął z kieszeni kartkę zapełnioną liczbami i rysunkami przedstawiającymi Ziemię i orbitę planetoidy. Obiekt kosmiczny wejdzie w atmosferę nad południową Syberią za dwadzieścia godzin. Jest pan pewien swoich wyliczeń? Zapytał Tesla, któremu nagle zaschło w gardle. Najzupełniej zapadła taka cisza, że można było usłyszeć krople deszczu bijące zapamiętale o dach i szyby. Gospodarz laboratorium, Vardencliff, wymyślał intensywnie przez kilka minut, a potem rzekł: Rozumiem pańskie obawy, ale ciągle nie potrafię pojąć dlaczego przyszedł pan z tym właśnie do mnie? Barnard trochę się zaczerwienił i, żeby to ukryć, upił łyk zimnej już herbaty. Jestem wielkim admiratorem pańskiej pracy, odezwał się w końcu. Śledzę pańską karierę bardzo dokładnie i kiedy tylko odkryłem tę planetoidę i zdałem sobie sprawę, co nam grozi, przypomniałem sobie o pewnym liście, który napisał pan do naszego wspólnego znajomego w zeszłym roku. Początkowo nie chciał mi go pokazać, ale tak go męczyłem, że w końcu się zgodził. W liście pisał pan, że pracuje nad nową bronią, potężniejszą niż wszystko co do tej pory wynaleziono bronią która uczyniłaby wojny niemożliwymi. Miała to być wiązka energii, która topiłaby kadłuby samolotów z odległości 250 mil. Drogi panie, przerwał mu Tesla z niesmakiem, pomijając już fakt, że nie powinno się czytać prywatnej korespondencji przed śmiercią jej autora. Barnard zrobił się czerwony i spuścił oczy, a Tesla ciągnął dalej, jakby tłumaczył coś opornemu dziecku, Sugestia o nowej broni była tylko pomysłem, którym podzieliłem się z moim niedyskretnym przyjacielem. Nawet jeśli taka idea zrodziła się w mojej głowie, to ciągle nie zyskała ona materialnej postaci i jeśli liczył pan na to, że pomoże on uchronić Ziemię przed katastrofą, to był pan w błędzie. W takim razie wszystko stracone. Barnard opuścił głowę i chwilę przyglądał się zrezygnowanym wzrokiem swoim rękom. — Ma pan może papierosa? — spojrzał na Tesle, który pokręcił głową. — Rzuciłem palenie rok temu, ale teraz tytoni nie zdąży mnie już zabić. — No cóż, nie będę więcej zajmował pańskiego czasu. Chociaż zarówno mnie, panu, jak i miliardowi pozostałych mieszkańców ziemi nie za wiele go zostało. Barnard wstał i poszedł po płaszcz. Tesla pomógł mu się ubrać. Astronom nasadził kapelusz na głowę i ciężko westchnął. Proszę nie tracić nadziei, mister Barnard, powiedział na pożegnanie Tesla, który wzruszył się smutkiem profesora. Może ta planetoida nas jednak minie? Szansa jeden do wielu milionów. Musiałoby w nią uderzyć jakieś duże ciało niebieskie, żeby zmienić jego orbitę, a nadzieja na to? Nadzieja zawsze umiera ostatnia. Znam to przysłowie. Profesor uśmiechnął się smutno, ale wzory mówią, że nasza umrze za dwadzieścia godzin. Ścisnął rękę Tesli i wyszedł na deszcz. Kroczył w kierunku dworca z opuszczoną głową, w której miał pustkę. Krople deszczu uderzały miarowo w rondo kapelusza. Ich rytm przypominał profesorowi marsz żałobny. Patrzył w rozpryskujące się pod butami błoto, nie widział więc. Co działo się w opustoszałym budynku Laboratorium Wardencliffe. A tam, przy biurku, do którego przykręcono imadło, siedział Nikola Tesla i uśmiechając się tajemniczo, wpatrywał się uważnie w kartkę, której, mając na głowie ważniejsze sprawy, zapomniał zabrać profesor astronomii Uniwersytetu Chicagowskiego Edward Emerson Barnard. 30 czerwca 1908 roku, godzina 7:10, Rosja. Okolice rzeki pod kamien Tunguska Konstanty Siemionecz. Wysoki, niecierpliwy głosi niósł się przez zimne powietrze poranka w Tajdze. Konstanty Siemionecz. Obudźcie się, ale Konstantemu Siemioneczowi Prochorowowi, szemanowi ludu Ewenków, wcale nie chciało się wstawać. Leżał sobie w jurcie przykryty ciepłą skórą i odpoczywał po wczorajszym kamłaniu, podczas którego pertraktował z duchami o zdrowie pewnego staruszka. Panie Prochorow niech pan wstanie głos był już blisko i konstanty Siemionycz rozpoznał go to był mitja, syn Bielajewów który chciał uczyć się na szamana i chodził całymi dniami krok w krok za konstantym Siemonyczem, nie dając mu nawet chwili spokoju a teraz jeszcze budził go skoro świt utrapienie z tym chłopakiem no konstanty Siemionycz. błagał Łobuziak chodźcie coś się stało Pewnie zobaczyłeś, je i pomyślałeś, że to dżabdar wypełzł z dolnego świata. Mruknął pod nosem szaman i ziewając przewrócił się na plecy. Przez chwilę było cicho. Konstanty Siemionecz pomyślał, że udało mu się zniechęcić śmitję i odetchnął sulgą. Nie na długo. Ale z was szaman, Konstanty Siemionecz. Chłopak zmienił taktykę i kpił z prochorowa. Niebo się pali, a wy sobie chrapiecie. Tego już było za wiele. Prochorow zerwał się z barłogu i wyskoczył z trójkątnej jurty, gotowy do pościgu za mitją. Ale to co zobaczył na zewnątrz, po prostu odebrało mu mowę. Przez niebo pędziła kula przypominająca głównie pochodni, tyle że wielka jak góra, ciągnąca za sobą warkocz z płomieni. Jeśli Konstanty Siemioncz dobrze ocenił, kierowała się na północ. Nagle, pośród idealnej ciszy poranka rozległy się odgłosy, jakie musiałyby towarzyszyć spędowi ogromnego stada reniferów. W niebiosach grzmiało jakby ogromna ciżba zwierząt pędziła w dzikim szale, tłukąc kopytami o ziemię. Pociemniało, a potem, na dalekim horyzoncie, rozbłysło tysiąc słońc. Gorący, potwornie silny wiatr, jakiego Konstanty Siemionycz nie doświadczył nigdy w życiu, przygiął i blasty las do ziemi. Szaman i chłopiec upadli na ziemię, przewróceni jego podmuchem. Nagle rozległ się taki huk, jakby góry zatrzeszczały w posadach. Zadrżała ziemia. Chłopiec i szaman leżeli kilka metrów od siebie, z rękami na głowach. Jakby bali się, że od nieba oderwie się niczym kawałek kartonu, jego kawałek. Spadnie im na głowy i roztrzaska czaszki. Po chwili wszystko ustało. Pale się. Wrzasnął mitya. Na którego koszuli widać było płomyki. Szaman skoczył do jurty po skórę, żeby ugasić ogień, ale jurty nie było. Fala gorąca zabrała ją ze sobą, skotłowała i porzuciła kilka metrów dalej w nieładzie. Konstanty Siemionyczy wygrzebał z ruin swego domostwa skórę, podbiegł do Mitii, zarzucił na chłopaka i ugasił ogień. Chwilę później, lękliwie spoglądając w górę, porządkowali to co zostało z czumu szamana? Kora cała w drzazgach, gałęzie połamane. Biadał prochorow, grzebiąc w szczątkach swego domu. Na szczęście bęben, korona i kurtka są całe. Wyciągnął z pod szczątków szamańskie akcesoria i troskliwie odłożył na bok. Trzeba będzie zbudować nowy czum, westchnął i odszukał w ruinach siekierę. A ty, Mitja, idź do domu. Rodzice się pewnie o ciebie niepokoją. Jak chcesz, to przyjdź, ale dopiero wieczorem. Będę cały dzień zajęty. Chłopak bez słowa pobiegł do oddalonej o pół kilometra wioski. Budowa czumu zajęła szamanowi cały dzień. Najpierw wyszukał odpowiednie drzewo i ściął je. Potem trzeba było odrąbać grube gałęzie i zrobić z nich nowy szkielet, na który nałożył, starannie oddzielone od pnia płaty twardej kory wzmocnione na wierzchu kolejnymi drągami, by kory nie zerwał wiatr. Pozostawił wolną przestrzeniu góry, by przez nią mógł wydostawać się dym spalonego wewnątrz ogniska i miejsce na wejście, które przykrył kratką z cienkich, okorowanych gałązek. Słońce chyliło się już ku zachodowi, kiedy Konstanty Siemionecz przeniósł do chaty swój dobytek. Poukładał na honorowych miejscach figurki symbolizujące duchy jego opiekunów i rozpalił ogień. Mitja zastał go pijącego herbatę z cynowego kubka. Wszedł do czumu i usiadł naprzeciw ogniska. Oczy mu błyszczały. Miał chęć coś opowiedzieć, ale twarz szamana, która w świetle ogniska nabierała groźnych rysów i wspomnienie porannej psoty trochę go onieśmielało. Bał się odezwać bez zachęty. Co tam w wiosce? Zapytał w końcu szaman, odkładając kubek na ziemię. Jeden dom zawalony, szyby wszędzie powylatywały z okien, a stara Anastazja Pietrowna, co mieszka na końcu wioski i którą leczyliście z gorączki, spadła z krzesła, jak przeszedł ten gorący wiatr. Chłopak zachichotał. Stało się jej coś? Zapytał poważnie szaman. E, nic. Chłopak zrozumiał, że szaman nie pochwala naśmiewania się ze starszych i starał się nadać swemu głosowi rzeczowy ton, trochę się potłukła i strasznie krzyczała, ale Konstanty Siemionycz rozległ się przed jurtą czyjś poważny głos, przerwając opowieść dzieciaka. Szaman dał ręką znak Mitii, żeby milczał. Podniósł się zaciekawiony i wyszedł przed czum. Zanim wyskoczył z chatki chłopak. Przed jurtą stało pięciu mężczyzn z wioski, którą opiekował się szaman. Twarze mieli zmartwione i nieśmiałe. Na czele delegacji stał staruszek całkowicie łysy i bez zarostu na twarzy. Jeden z mężczyzn, dotychczas trzymający się z tyłu, zobaczył Mitiej, to uśmiechając się, to spoglądając z pewnym lękiem na Konstantego Siemionycza, podszedł do chłopaka i łapiąc go za ucho, rzekł przyciszonym głosem. W tej chwili leci do domu. Matka oprawia ryna i nie wie w co ręce włożyć. Pomóż jej i nie przeszkadzaj dorosłym w ich sprawach. Ile razy ci mówiłem, żebyś nie szwędzał się pod nogami Konstantemu Siemionyczowi, co? Człowiek, który stał na czele delegacji z wioski chrząknął znacząco, na co mężczyzna dodał jeszcze tylko, przyjdę do domu, to pogadamy. I puścił chłopaka. Mitja, ile siły w nogach? Popędził w kierunku świateł wioski, patrząc na ojca pełnym wyrzutów wzrokiem. Witam was, zacni bracia. Odezwał się do nich pewnym głosem szaman. Co was do mnie sprowadza? Łysy starzec postąpił krok do przodu i odkrząknął. No więc, Konstanty Siemionycz, widzieliście, co się stało rano? Widziałem. Ludzie w wiosce boją się bardzo. Mówił dalej staruszek. Dużo chałup zniszczonych? Nie wiemy, co o tym myśleć. No, westchnął ciężko. Jednym słowem obawiamy się, że czymś uraziliśmy bogów. Czy nie moglibyście zapytać? Bądźcie za godzinę na polance, oświadczył krótko szaman i zniknął w jurcie. Płomienie ogniska oświetlały zarówno drzewa okalające niewielkie leśne przejaśnienie, jak i ludzi siedzących wokół ognia ze skupionymi twarzami. Kobiety uciszały płaczące ze strachu dzieci, mężczyźni rozmawiali szeptem. Dwóch najstarszych ludzi z wioski siedziało w kucki po obu stronach szamana i omawiało z nim ostatnie polowanie, w którym czarownik brał udział. Pięknego byka ustrzeliliście, Fiodorze Dymitrowiczu, chwalił szaman zdobycz łysego staruszka. No, gdzie tam, bronił się komplementowany, może mój był większy, ale wasz piękniejszy. Kwietka sprzedał rogi na targu za 100 rubli, włączył się do rozmowy trzeci z mężczyzn. Ale słabo się targował. Jak to, Fiodorze Dymitrowiczu, zdziwił się szaman z ironią, gdzie wasza sławna handlarska żyłka. Jak zeszłego roku byliśmy razem w Wanawarze, nie chcieliście spuścić tym jak u tom nic na futerkach, a walczyliście o każdą kopiejkę, jakby chodziło o życie waszej żony i córek. No. Gadania? zaperzył się Fiodor Dmitrowicz. Opowiedzcie lepiej, Konstanty Siemionycz, jeszcze raz, jak się odbyło wasze wtajemniczenie na szamana. Lubię tego słuchać. Zgoda, rzekł szaman i kontynuował głosem tajemniczym i trochę niższym niż normalnie. Działo się to już przeszło 20 lat temu. Byłem małym chłopcem, od takim jak Mitia Bielajew. Zmogła mnie choroba i dwa lata leżałem w łóżku. W tym czasie moją duszę porwały do dolnego świata duchy mych przodków i zabrały tam, gdzie rośnie turu, drzewo mego szamańskiego rodu. Stanąłem przed obliczem matki szamanki, która miała postać lena. Rzuciła się ona na moją duszę, zjadła ją, a potem wypluła i podeptała kopytami. Zakopała duszę w ziemi na rok. Po roku dusza wydobyła się z ziemi i stanęła znów przed matką szamanką. Samica Renifera popatrzyła na nią i rzekła: O tak, teraz jesteś, Hargi, duszą szamana. Przeszłaś drogę cierpienia i znasz jego ścieżki. Możesz wracać do ciała. Wtedy wyzdrowiałem. Jak wyglądała matka szamanka? Dopytywał się Fiodor Dmitrowicz. Była wielka jak drzewo. Zaczął szaman, ale nie skończył, bo szarpnął nim nagły spazm. Najpierw rzucił nim do tyłu, wyginając ciało czarownika włók. A potem zgiął w drugą stronę i pchnął do środka kręgu ludzi. Oczy wszystkich skupiły się na szamanie. Ten przez chwilę coś mamrotał i chrząkał, a potem podniósł się na proste nogi i odetchnął głęboko. Ogień tańczył na jego białej skórzanej kapocie wyżywanej drobnymi kolorowymi wzorkami z frędzelkami u dołu, z rękawami oprzytymi skórką i tylną częścią sięgającą za kolana, zakończoną trójkątem z białym futrem. Do kapoty przyszyto srebrne figurki zwierząt, które symbolizowały duchy pomocników szamana. Były tam zwykłe zwierzęta, renifer, niedźwiedź i kaczka, ale też dziwne krzyżówki, zająco wilk, nurożmija i mamuto jeleń. Na głowie miał szaman rogi renifera, przytroczone do czapki, przypominającej szkielet kopuły. Wiadomo było, że ta niezwykła konstrukcja pomaga mu rozcinać chmury podczas podróży do górnego świata. Szaman stał prosto. Jego twarz ściągał taki grimas, jakby cierpiał straszliwe męki. Oczy miał zamknięte, podbródek w górze. Nagle podniósł do góry obie ręce na wysokość ramion. Frędzle przyczepione do rękawów zamieniły jego ręce w skrzydła. Bęben. krzyknął szaman przeszywająco i jeden ze starców, który siedział obok niego, skoczył, by podać mu jego narzędzie do kamłania wraz z pałeczką. Skóry instrumentu pokrywały wizerunki reniferów, ciągnących stadami wokół brzegu bębna. Szaman otrząsnął się, jęknął i począł uderzać w bęben, okrążając jednocześnie ognisko i mrucząc coś cicho pod nosem. Taniec trwał. Ogień pełgał, jakby w rytm bębna. Pieśń szamana rosła w siłę. Po trzech okrążeniach wokół ogniska dało się już rozróżnić poszczególne słowa. Duchy pomocnicy, Szczególnie ten urożmijo, poprowadźcie mnie w głębiny dolnego świata, gdzie mieszka matka szamanka pod wielkim kosmicznym drzewem. Jego gałęzie sięgają do górnego świata, jego gałęzie jak schody w wielkim domu. Kolejne słowa szaman wykrzykiwał ruszając rozpostartymi rękami jak skrzydłami, oto wspinam się w górę. Na pola niebiańskiej tajgi, gdzie boscy myśliwi polują na tłuste renifery, oto jestem wśród niebiańskiego lasu, gdzie swój czum ma Eksheri, pan i władca tajgi, ten, który sprawia, że rośliny przebijają ziemię, który posyła nam renifery i niedźwiedzie. Pokłon wielkiemu Eksheri. Szaman rzucił się na ziemię i uderzył w nią czołem. Po chwili jednak podniósł się i przysiadł na piętach. Ręce złożył na piersiach. Na twarzy miał wyraz srogi i nieodgadniony. Otworzył oczy. Między powiekami widać było tylko białka. Ludzie westchnęli z przestrachem i podziwem zarazem. Czego chcesz, szamanie ludu Ewenków? Powiedział Konstanty Siemionycz niezwykle niskim głosem. Zgromadzeni byli przekonani, że oto są świadkami rozmowy bóstwa z przedstawicielem swej małej społeczności. Szaman padł na twarz i odpowiedział, o wielki ekszerii. Przychodzę do ciebie, bo moi ludzie się niepokoją. Wielkie światło zeszło dziś rano z nieba i zniszczyło nasze domy. Czyśmy cię czymś zagniewali, o wielki ekszerii, że nas ukarałeś? Konstanty Siemionycz znów siadł na piętach i pokazał zgromadzonym białka oczu. Nie twojego ludu to wina, rzekł, a z setki gardeł ludzi wokół ogniska odezwało się westchnienie ulgi. Nawet niemowlęta przestały na chwilę płakać. To Ogdy, Bóg piorunów wstał rano niezadowolony i zszedł na ziemię miotając pioruny i gromy. Co nam czynić i wypada, panie Tajgi, wielki Eksheri? Jak obłaskawić Ogdego? Zanim słońce i księżyc przebiegną nieboskłony dziesięć razy, szaman musi złożyć ofiarę z najpiękniejszego rena w waszych stadach na bagnie południowym. Potem nie wolno wam wchodzić na teren, który zniszczył Ogdy. To wystarczy. Teraz odejdź, szamanie. Tak, wielki Eksheri, rzekł zgięty w pokłonie Konstanty Siemionecz i skoczył na równe nogi. Stał trzy minuty z rozpostartymi ramionami skrzydłami, zatańczył tłukąc w bęben wokół ogniska i usiadł na miejscu pomiędzy staruszkami, skąd rozpoczął się jego lot ku niebiańskiej tajdze. Jeszcze chwilę kiwał się mamrocząc coś niewyraźnie, a potem zwrócił się normalnym głosem do Fiodora Dmitrowicza, tak jakby ich rozmowa została przerwana zaledwie sekundę wcześniej. No więc, matka szamanka była wielka jak drzewo. Jej rozłożyste rogi przypominały gałęzie, a oczy szlachetne kamienie. 5 stycznia 1943 roku. Godzina 20:14. USA, Manhattan. Hotel New Yorker, pokój numer 3327 wszystko jasne, tcheo. Siwy jak gołąb Nikola Tesla, który, gdyby nie elegancki strój, bardziej przypominałby pasterza skarpackich hal niż genialnego wynalazce. spojrzał uważnie na młodzieńca siedzącego naprzeciw niego, po drugiej stronie biurka. Tak, panie doktorze, odpowiedział trochę niepewnie Theodore Green któremu w głowie aż huczało od tego, co przed chwilą usłyszał: Czy ma pan listę tych dokumentów? Oczywiście, Tesla otworzył szufladę biurka i wyjął z niego złoty otwierany medalion na łańcuszku. Lista, wraz z adresami i nazwiskami, jest w środku, podał Grinowi przypominający kieszonkowy zegarek przedmiot. Na awersie wyrzeźbiono gołębia, rewers przedstawiał miecz w płomieniach. Przepraszam. Że obarczam cię tak niebezpieczną misją, ale sam już nie zdąży tego załatwić. Co pan mówi, doktorze? Green próbował się uśmiechać, ale nie bardzo mu to wychodziło. Przeżyje pan nas wszystkich. Jesteś bardzo młody, Theo. Tesla uśmiechnął się pobłażliwie i spojrzał z sympatią na Grina. Nie masz odpowiedniej perspektywy. Kiedy byłem w twoim wieku, myślałem, że osiemdziesiątka. Co ja mówię? Wtedy nawet nie myślałem o osiemdziesiątych urodzinach. A tymczasem minęło już od nich prawie siedem lat i zbliżam się do dziewięćdziesiątki. To dziwne uczucie, genialny wynalazca zamyślił się na chwilę. Nauczyłem się rozkazywać najpotężniejszym siłom natury, ale nie zgłębiłem tajemnicy czasu. Może gdybym zajął się nim wcześniej, zdołałbym go jakoś przechytrzyć. Już go pan przechytrzył zapewniał gorliwie Green. Pańskie dzieła przetrwają w ludzkiej pamięci. Mała to pociecha dla kogoś, kto jedną nogą stoi w grobie. Ale porzućmy te ponure myśli. Jest przecież nowy rok. Mam coś dla ciebie. Tesla znów sięgnął do szuflady i wyjął z niej kopertę. Nie mogę, doktorze. Wzdrygnął się Tcheo green. Ależ możesz. Wcisnął mu kopertę Tesla. Kup coś synkowi. Jak one się nazywa. Wynalazca szukał w myślach imienia, które Green kiedyś przelotnie wymienił. Już wiem. Pete. Pet. Przytaknął Green. Ma dwa latka. A więc kup mu pudło cukierków i powiedz, że to odwójka Nikoli. Green niechętnie schował do kieszeni kopertę, a potem założył łańcuszek na szyję i schował medalion pod wykrochmaloną koszulą. Poprawił sztywny kołnierzyk. Tesla spojrzał na niego znacząco. Green zrozumiał i wstał. Do zobaczenia, doktorze. Powiedział podając starcowi rękę. I szczęśliwego nowego roku. Nawzajem, Theo, nawzajem. Odrzekł Tesla dawkowo, już pochłonięty lekturą jakiegoś naukowego tekstu. Mogłoby się komuś zdawać niegrzecznym takie zachowanie wynalazcy, ale Theo Green zbyt dobrze znał swego starego przyjaciela, by nie wiedzieć... Że nie tracić czasu na ceregiele. Zwłaszcza w ostatnich latach i gdy rozmawiał z przyjaciółmi. Lektura artykułu zajęła Tesli godzinę. Potem wstał od biurka i ruszył powoli na swych teczkowatych nogach w kierunku drzwi. Zamknął pokój na klucze od wewnątrz i skierował się do sejfu. Zgiąwszy się z pewnym trudem, otworzył go i wyjął zawiniątko z czarnego aksamitu. Wrócił na fotel za biurkiem. Paczuszkę położył na blacie. Długimi, cienkimi palcami rozwinął aksamit i spojrzał na rubinową gołębicę schowaną pomiędzy fałdami materiału. Normalnie nie lubił biżuterii, ale dla tej ozdoby robił wyjątek. Było tak, bo przedstawiała jego ukochany gatunek ptaka i ponieważ była częścią jego pracy. Przez chwilę patrzył, a potem wykonał taki gest, jakby chciał pogładzić sztucznego gołębia po głowie. Ale w ostatniej chwili się rozmyślił. Zamiast tego wyjął z biurka młotek. Otarł wąsy, a potem, zawinąwszy gołębicę z powrotem w aksamit, uderzył kilka razy. Materiał stłumił hałas. Skończywszy dzieło zniszczenia, wynalazca przełknął ślinę i rozwinął materiał. Nie było już gołębicy. Zamiast tego na czarnej powierzchni aksamitu mieniły się w świetle górnej lampy małe rubinowe gwiazdki. Tesla zostawił zawiniątko na biurku i poszedł zgasić światło. Potem, niemal w całkowitych ciemnościach, otworzył okno, z którego buchnęło zimno styczniowego wieczoru, wziął z blatu biurka aksamitną szmatkę wypełnioną szczątkami rubinowej gołębicy i spojrzał na panoramę Nowego Jorku, która rozciągała się pod nim, świecąc milionami neonów, nawołując przyciszonymi przez wysokość klaksonami i wyciem silników. Ślący ku niemu nieporównywalny z niczym zapach tego dziwnego i pięknego miasta, które pokochał z całego serca. Leć, szepnął rozwijając zawiniątko i pozwalając wiatrowi porwać drobiny szlachetnego kamienia. W Nowym Jorku jest najlepsze powietrze dla tych, którzy pragną zaczerpnąć w płuca wolności. Zaczekał, aż z aksamitu znikną najlżejsze drobiny, wytrzepał materiał a potem zamknął okno i wrzucił szmatkę do palącego się na kominku ognia. 22 listopada 1956 roku, godzina 11.12, ZSRR, Wzgórze Szakrama, około 45 km na północ od miejscowości Wanawara. Widok przyprawiał się od dreszcze, jeszcze bardziej niż trzaskający mróz. Ze wzgórza, na które się wspiął Widać było sięgający po horyzont dywan z powalonych drzew, rozciągający się kilka kilometrów na północ. Syriorza pomyślał, że ktokolwiek połamał te drzewa, niewiele miał wspólnego z człowiekiem. Zresztą, nawet niedźwiedzie, na które polowali z ojcem, nie byłyby w stanie zrobić czegoś takiego. Trochę nie dowierzał swojemu nauczycielowi, staremu szamanowi Konstantemu Siemionyczowi, kiedy ten tłumaczył mu, że zniszczenia dokonane na zakazanym terenie są dziełem rozzłoszczanego Boga Ogdy, który zstąpił na ziemię w kuli ognia prawie pięćdziesiąt lat temu, ale teraz poprzysiągł sobie, że jak tylko wróci do wioski, pobiegnie do Konstantego Siemienycza i przyzna mu rację. Na razie jednak był daleko od domu. Od czterech dni podążał za ojcem, którego wynajęli na przewodnika mężczyźni w wojskowych czapkach z zielonymi daszkami. Rano przyszli do ich chaty we dwóch, oprócz czapek mieli na sobie kożuchy i skórzane buty. Jeden z nich był starszy, z twarzą poraną bliznami, drugi był prawie dzieckiem. Sierża, który bawił się w tym czasie na podwórku, widział, że dopiero co posypał mu się pod nosem wąs, zauważył też brązową, pionową myszkę, która przebiegała po obu stronach oka chłopaka. Matka, która wyszła z domu, żeby wylać brudną wodę. Zbladła, kiedy ich zobaczyła i zawołała ojca. Ojciec Sierjorzy, Dymitr Aleksandrowicz Bielajew, potężny syberyjski myśliwy odziany w czarną koszulę, takież spodnie i skórzany pasek, poszedł z nimi porozmawiać, a rodzinie, na którą oprócz matki i Sierjorzy składała się jeszcze dwójka rodzeństwa, brat i siostra, przykazał, żeby wrócili do chaty. Dołączył do nich pół godziny później. Czego tu szukają ci milicjanci? Zapytała matka. Potrzebują przewodnika, który by ich poprowadził przez zakazany teren, odrzekł ojciec, ściągając z kołka wbitego w ścianę strzelby i podróżny worek. Chcą zapłacić. I to dobrze. Nie idź, poprosiła matka patrząc na niego z niepokojem. Szaman zabrania. Poza tym mam złe przeczucia. Czas szamanów się skończył, Jeleno Iwanowno. Odpowiedział z uśmiechem, podszedł do matki i pocałował ją mocno. Wrócę za jakieś dwa tygodnie, dodał, nasadził na głowę czapkę przypominającą połówkę piłki z nausznikami i już miał wyjść. Kiedy sierorza zerwał się ze stołka, podbiegł do niego i zapytał, mogę iść z tobą, tato? Ojciec przykucnął przed nim, położył spracowane dłonie na ramionach chłopaka i patrząc mu wesoło w twarz, odrzekł. Nie tym razem, sierioszka. Ale czemu? Chłopak nie dawał za wygraną. Mam już jedenaście lat, poza tym chodzę z tobą na polowania. Nie boisz się gniewu bogów? Zapytał spoglądając z uśmiechem ponad głową syna na żonę, która zerkała na męża z niezadowoloną miną. Konstanty Siemioncz mówi, że każdego, kto wejdzie na zakazany teren, spotka kara. Konstanty Siemionycz jest głupi i stary, burknął sierjorza, cały dzień siedzi przed czumem, kiwa się i coś ma mrocze. a ja mam to powtarzać. Nie chcę być szamanem. Widzisz, ateisto, do czego doprowadzają twoje gadki? Jelena Iwanowna nie kryła złości na męża. Dość tej dyskusji, sierjorza, rzekła rozkazującym tonem do syna, wciskając mu w ręce stalowe wiaderko. Idź wydoić Renifery. Nadąsany Sierjorza, uchylając się przed ręką ojca, który chciał zmierzwić mu włosy, wyszedł z chaty i powlókł się do stojącej obok domu obory. Przysiadł na zdelku obok białej łani i zaczął ją doić, ale nie patrzył co robi, tylko obserwował podwórze przed domem. Ojciec dołączył do trzymających się daleko od domu ludzi w wojskowych czapkach i razem ruszyli na północ, do lasu. Sierjorza, który... Ze względu na ciasnotę w domu, spał w oborze, skoczył do góry siana, służącej mu jako łóżko. Ubrał się w kożuszek z niedźwiedziego futra, na głowę nasadził czapkę podobną do tej, którą nosił ojciec, a na ręce nałożył ciepłe rękawice. Do paska przytroczył nóż. Przez jedno ramię przełożył mały łuk, który ojciec zrobił specjalnie dla niego i kołczan ze strzałami, przez drugie, torbę z krzesiwem kupką i kawałkami chleba, sera i suszonego mięsa, które mu zostało z poprzedniego polowania, a potem ostrożnie ruszył za mężczyznami, oglądając się trworznie na wejście do domu, w obawie, że w drzwiach stanie matka i zauważy jego ucieczkę. Po pięciu minutach był w lesie. Na szczęście ojciec nauczył go tropienia i nie miał problemów z ustaleniem drogi wędrówki ludzi, których śledził. Szedł powoli, żeby go nie zobaczyli. Przez pierwsze dwa dni nic się nie działo. Wędrowali przez zimową taigę, popasając kilka razy w ciągu dnia i rozpalając ogień wieczorem. Syrjoża wiedział, że musi robić to samo, żeby nie zamarznąć. Cały dzień zbierał więc chrust, a wieczorem, ledwie dostrzegł światełko między drzewami, cofał się pięćset kroków, aż ognia nie było widać i dopiero wtedy rozpalał własne ognisko. Trzeciego dnia dotarli do rzeki. Którą z obu stron otaczały ściany lasu, a po lewej wznosiło się masywne wzgórze. Ci w czapkach powiedzieli coś do Dmitra Aleksandrowicza, ale serjoża był za daleko, żeby zrozumieć. Trzech mężczyzn przysiadło na starym, powalonym pniu drzewa i patrzyło na rzekę, żując powoli suszone mięso renifera. Po dwóch godzinach od strony wzgórza odezwał się warkot i w chwilę potem z za zakrętu rzeki wyjechały wojskowe ciężarówki. Wozy ostrożnie i powoli posuwały się po zamarzniętej rzece, brudząc spalinami białą powierzchnię lodu. Starszy z mężczyzn w czapce z zielonym daszkiem chwilę rozmawiał z Dmitrem Aleksandrowiczem, który tłumaczył mu coś i pokazywał na ścieżkę w lesie. Potem zeskoczył z pniaka i pobiegł w kierunku ciężarówek. Jadące na przedzie auto zatrzymało się. Człowiek w czapce chyba chwilę rozmawiał z kierowcą, bo ponad kabiną ciężarówki unosiły się kłęby pary sust. W końcu silnik ciężarówki warknął, autem szarpnęło i samochód skręcił w prawo, do lasu, na ścieżkę wskazaną przez przewodnika, który szedł obok ciężarówki razem za starszym człowiekiem w czapce. Za nimi pojechały następne wozy. Było ich dziesięć. W niektórych tłoczyli się ludzie. Inne załadowano paczkami przykrytymi brezentem. Pochód zamykał młodzik w skórzanym płaszczu. Sierjorza odczekał pół godziny i ruszył za samochodami. Szedł lasem, w którym co jakiś czas otwierała się przerwa i widać było rzekę z łagodnymi brzegami. Wieczorem po raz pierwszy zobaczył powalone drzewa, o których opowiadał mu Konstanty Siemionycz. Wyglądało to tak, jakby jakiś niewidzialny drwal wyrąbał całą połać lasu i poukładał równo drzewa na przeciwległym brzegu rzeki, gdzie miały one czekać na flisaków, którzy ciągle się spóźniali, bo powalone pnie zdążyły się już w wielu miejscach pokryć zielonymi łatami mchu. Zapadł zmrok, ale sierjąża nie rozpalało ogniska. Śpiewy dobiegające z obozu, który rozbili żołnierze, kusiły go. Podkradł się, czołgając w śniegu, do granicy wielkiej polany, wokół której rozstawiono ciężarówki. Ukrył się pod podwoziem jednej z nich i patrzył ciekawie. Żołnierze siedzieli wokół pięciu ognisk, których płomienie wesoło huczały, buchając iskrami. Przy największym z nich sierjoża zobaczył ojca i dwóch mężczyzn w czapkach z zielonymi daszkami. Byli teraz bez płaszczy i chłopak mógł podziwiać ich ciemnozielone mundury ze złotymi guzikami. Przy tym samym ognisku siedział wesoły żołnierz w czapce uszance, z bałałajką w ręce i przygrywając sobie. Wyśpiewywał wojenne piosenki. Jeden z jego towarzyszy sięgnął do plecaka, wyciągnął z niego flaszkę do połowy wypełnioną białą cieczą i podał grajkowi, który pociągnął z niej solidny łyk. Całą scenę dojrzał starszy z ludzi w czapkach. Brwi zadogały mu gniewnie, ale poza tym nie poruszył się żaden mózgu na jego twarzy. Westchnął ciężko i podszedł powoli do mężczyzny z bałałajką. Oderwał mu od ust butelkę i cisnął ją o pobliskie drzewo. Pijący zakrztusił się, a kiedy już doszedł do siebie, podniósł głowę i patrzył na napastnika ze zdziwieniem. Ten mówił coś powoli, normalnym tonem. Więc sierjorza nie dosłyszał jego słów. Wyczuł jednak w jego tonie chłód, który pomimo zimna nocy, sprawił, że aż się wzdrygnął. Przemowa musiała zrobić podobne wrażenie na siedzących wokół ogniska, bo żołnierze, którzy dotychczas rozmawiali, śmiali się i podśpiewywali, zamilkli i z pobladłymi twarzami wpatrywali się w człowieka w zielonym mundurze, który skończył mówić i sięgnął do przytroczonej upasal śniącej. Czarnej kabury i wyjął z niej pistolet. Wargnął na mężczyznę z bałałajką i pokazał mu ruchem uzbrojonej dłoni, że ma wstać. Ten chciał zabrać ze sobą instrument, ale człowiek w czapce brutalnie wytrącił mu bałałajkę z ręki i popchnął go w stronę samochodu, pod którym schował się sierjorza. Chłopak nie czekał, aż do niego dojdą, ale natychmiast czmychnął w las. Stopy ślizgały się w śniegu. Chmury pary wylatywały z ust i rozpływały się w widmowym świetle cienkiego jak kość żebrowa renifera księżyca. Krew huczała w skroniach, prawie ogłuszając chłopaka. Ale strzał usłyszał. Od razu rozpoznał charakterystyczny dźwięk, przypominający odgłos uderzanych o siebie deszczułek nart. Syrjoża poczuł, że pomimo trzaskającego mrozu poci się i przyspieszył biegł teraz na oślep rozgarniając rękami się końce w twarz gałęzie potykając się o korzenie odbijając od pni drzew padł drugi strzał a sierjoża wywrócił się zarył nosem w śnieg i zakrył głowę rękami w obronnym geście takę wypełniła złowieszcza cisza nie było słychać śpiewów przy ognisku drzewa skrzypiały cichutko a oddech przerażonego nastolatka przypominał nocne krzątanie się myszy w stodole Chłopak jeszcze chwilę leżał bez ruchu, a kiedy zrozumiał, że to nie do niego strzelano, podniósł się powoli i obejrzał za siebie. Odbiegł dość daleko i nie było już widać ognisko obozowiska. Sirjoża wolał jednak nie ryzykować i odliczył jeszcze pięćset kroków. Dopiero wtedy odczepił od torby wiązkę chrustu, wyjął chłopkę z krzesiwem, a potem zgrabiałymi rękami rozpalił ognisko. Gdy ogień już wesoło trzaskał, Chłopak dorzucił do niego kilka większych gałęzi, a w końcu gruby konar. Powinien iść spać, ale nie mógł przestać myśleć o strzałach w tajdze, więc siedział, wpatrując się w ogień i rozmyślając, kto strzelał, do kogo i dlaczego. Zdrzemnął się dopiero nad ranem, a i to nie na długo. Wydawało mu się, że dopiero co oparł głowę o gruby konar starej sosny, a już wyrwały go ze snu odległe warknięcia zapuszczanych motorów ciężarówek. Zerwał się na nogi i ruszył za tym głosem. Po kilkugodzinnej wędrówce doprowadził go on na wzgórze, z którego mógł patrzeć na dywan powalonych drzew. Ścieżka przez las, którą podążały ciężarówki. Biegła u stóp wzgórza wzdłuż niewielkiej rzeczułki, płynącej po lewej stronie podłużnego wzgórza. Potem porzucała bieg rzeczki i kierowała się na północ. Sierjorza nie widział rzeczułki ani ścieżki, ale domyślał się, że musi tam być, bo wśród ciemnozielonych świerków słyszał warkot ciężarówek i widział spaliny wznoszące się ponad lasem. Zaczekał, aż ucichnie ostatni samochód i ruszył śladem karawany. Po dwóch godzinach weszli na dywan powalonych drzew. Na szczęście ścieżka biegła pagórkami i Sieriorza mógł czekać, aż ciężarówki znikną z pola widzenia w jakimś parowie i pokonywać szybko kolejny odcinek drogi, potem chować się za pniem drzewa i czekać kolejnej okazji. Tak dotarli do rzeki biegnącej z zachodu na wschód. Jej ślad znaczyły świeże krzaki i drzewa, które odrodziły się już wzdłuż wody, tworząc jakby płot. Ciężarówki przebyły rzekę i zniknęły za drzewami. Zapadał wieczór. Nadrzeczne, przysypane śniegiem drzewa rzucały długi cień na ziemię zasłaną leżącymi pokotem pniami. Zapadająca ciemność trochę ośmieliła się i chłopak szybko znalazł się nad brzegiem szerokiej na dwa metry rzeki. Od razu zrozumiał, że wyprawa prowadzona przez jego ojca rozbiła obóz po drugiej stronie, bo zamiast warkotu pojazdów docierały do niego ludzkie nawoływania, uderzenia siekier i trzask ognia. Nagle zaszeleściło w modrzewiach po drugiej stronie. Gałęzie zadogały nerwowo, na ziemię spadł śnieg. Chłopak wskoczył w gęstwinę, przywarł do pnia, otulony ze wszystkich stron kującymi gałęziami krzaków i słuchał uważnie. Jak to? pytał z gniewem młodzieńczy alt. Teraz go pan wykończy? Po tym jak przeprowadził nas przez tajgę. Ty go zastrzelisz? odpowiedział twardy, władczy bas, pozornie bez emocji. Choć gdyby dokładniej się wsłuchać, była w nim jakaś nieprzyjemna wesołość. Nie zrobię tego, zadegał Ald, przechodząc w chrapliwy tenor, w którym więcej od gniewu było teraz przerażenia. Nigdy jeszcze. Więc już najwyższa pora. Ale dlaczego? Ten człowiek widział nasze ciężarówki. Wie, dokąd się kierujemy. Nie możemy ryzykować. Nasza misja jest ściśle tajna. Mam ci jeszcze raz pokazać rozkaz generała? Nie, panie pułkowniku, pamiętam go doskonale. Tenor przeszedł w trochę bulgoczący alt. I nie masz się jak baba, napomniał Bas. Kiedy pociągniesz za spół ust, pomyśl, że to dla ojczyzny. No, masz. Odezwał się jakiś dziwny szczęk. Mężczyźni przez chwilę milczeli, a potem znów coś zaszurało w krzakach i Bas rzekł wesoło: Tu pan jest. Dmitrze Aleksandrowiczu. Czekaliśmy na pana. No właśnie. Jesteśmy na miejscu. Czas porozmawiać o zapłacie. Sierojerz rozpoznał głos ojca i z niepokojem wyjrzał zza drzewa. Jego rodziciel stał na brzegu rzeki w towarzystwie dwóch ludzi w czapkach. Młodszy stał plecami do sierojerza i chłopak widział, że założył ręce za siebie, chcąc ukryć pistolet, który dzierżył w dłoni. Starszy patrzył wprost w twarz, obróconego profilem do sieriorzy ojca. Zapali pan. Wyciągnął do ojca paczkę papierosów. Dymitr Aleksandrowicz wziął papierosa, powąchał go, włożył do ust i zapalił. Potem spojrzał z błyskiem zrozumienia foku na rozmówce. Nie zapłacicie mi? zapytał. To nie tak, Dmitrze Aleksandrowiczu. Pani skażona dostanie odszkodowanie. Odszkodowanie? O czym pan gada, pułkowniku? Teraz, Władimir, rozkazał mocnym głosem pułkownik. Młodzik wyciągnął z pleców pistolet i wycelował nim w ojca sierżęży, który już szedł na niego jak wielki, groźny, rozjuszony ranny niedźwiedź. Strzelaj, głupcze, wrzasnął pułkownik. Ojciec był o dwa kroki od Władimira. Tak to sobie wymyśliliście, kanale. Wrzasnął i już miał chwycić swoimi wielkimi rękami drobnego chłopaczka, kiedy padł strzał. Potem drugi i trzeci. Ojciec zachwiał się i postąpił dwa kroki do przodu. Władimir rozszedł mu z drogi. Sierorza miał wrażenie, że rodzic go zauważył. Na jego zdziwionej twarzy widać było przez moment przepraszający uśmiech. Potem Dymitr Aleksandrowicz Bilajew spojrzał na swoją poszarpaną kulami koszulę po której rozdawały się ledwie widoczne na czarnym materiale plamy krwi. Jedna ze słabnących nóg zahaczyła o korzeń i ojciec Sierioży, straciwszy równowagę, obrócił się wokół własnej osi i wpadł plecami do rzeki. Wartki nurt obmył jego piersi, zabarwił się na czerwono i poniósł dalej karmazynowe wody. Sierioża przeniósł wzrok na zabójcę. Na jego młodej twarzy pojawił się dziwny wyraz. Jakby rozwiązał jakieś trudne matematyczne równanie, a jednocześnie zjadł coś bardzo gorzkiego. Wpatrywał się przy tym z uwagą w pistolet. Syriorza poczuł paniczny strach i zaczął powoli wycofywać się ze swej kryjówki. Drżał jednak tak bardzo, że ruszał się niezdarnie i krzaki mocno szeleściły. Mężczyźni po drugiej stronie rzeki musieli to usłyszeć, bo młodszy krzyknął, tam ktoś jest, i wypalił z pistoletu. Syn Dmitra Aleksandrowicza zerwał się na równe nogi i pomknął jak błyskawica w stronę dywanu powalonych drzew. Zostaw, wołodia. Usłyszał za sobą pełen napomnienia bas pułkownika. To pewnie zając, szkoda kul. Stwierdzenie o zającu nie było dalekie od prawdy, bo sierjoża działał jak zwierzę. Instynkt przetrwania zmusił go do dzikiej ucieczki. Dopiero gdy dotarł do najbliższego zagajnika. Padł jak nieżywy na ziemię i leżał, oddychając ciężko i płacząc głośno. Dopiero po chwili poczuł ból w nodze. Usiadł i spojrzał na lewą kostkę. Skóra była rozszarpana, kość zgnieciona. Sycząc z bólu owinął ranę szmatą znalezioną w torbie. Rozejrzał się wokoło i jakieś dwadzieścia metrów w głębi lasu dojrzał mocny kij. Dokuszykał do niego i sprawdził, czy nie jest spróchniały. Na szczęście trzymał mocno i śmierjąża mógł ruszyć w drogę powrotną do domu. Dotarł tam po trzech dniach nieustannego marszu. Chociaż noga bolała go coraz bardziej, bał się, że zostanie złapany przez ewentualną pogoń. Wieczorem trzeciego dnia wczołgał się na schodki rodzinnej chaty i desperackim wysiłkiem uderzył kilka razy w drzwi. Ostatnią rzeczą, którą zobaczył, była twarz matki. Lekarz miał zafrazowaną minę. Od kilku minut oglądał nogę seriozy. Kończyna była czerwona, napuchnięta, a przy każdym dotknięciu skóra ci chudko trzeszczała. Od kiedy syn ma ranę? Zapytał doktor stojącej obok matki chłopaka, kobieta opuściła rękę trzymaną dotąd przy ustach i odpowiedziała: Będzie z pięć dni. Usłyszawszy to, doktor obrócił się zdziwiony. Zdjął nieduże okulary z nosa i powiedział, dlaczego nie posłała pani po mnie wcześniej? Zapytał z wyrzutem, a bo to raz pokąsał go pies. Tłumaczyła się kobieta. Nigdy nic się nie działo. Trudno. Rzekł lekarz, zakładając znowu okulary. Obawiam się, że nie mamy wyjścia. Wdała się gangrena. Czy to znaczy? zapytała z przerażeniem kobieta. Doktor kiwnął głową w milczeniu, a potem skierował się do drzwi. Aha, podrapał się w głowę. Proszę nagotować dużo gorącej wody, rzucił przed wyjściem, po czym opuścił dom. Zanim matka poszła spełnić polecenie lekarza, popatrzyła na sierorza. I chociaż chłopak nie odezwał się ani słowem i rzucał jej gniewne spojrzenia spod uniesionych w górę brwi, dostrzegła w jego oczach nieme potwierdzenie złożonej przysięgi. Że nikomu nie powie, jaka była prawdziwa przyczyna okropnego stanu jego nogi. O tym, że matka miała rację, przekonał się niedługo. Po czterech dniach od jego powrotu jelena Iwanowna wpadła do ciepłej izby jak po ogień i oświadczyła, Ktoś tu idzie, sierioża. To chyba oni. Chłopak wstał z łóżka i pokuśtykał o kulach do okna. Przez brudną szybkę dostrzegł wyraźnie rysujące się na białej powierzchni śniegu dwie czarne sylwetki zakończone charakterystycznymi czapkami z zielonym daszkiem. Za nimi szedł koń, który ciągnął sanie, na których spoczywało ciało człowieka. Oni? Matka stanęła za nim. Sierjorza skinął głową i nawet na nią nie spojrzawszy, powlókł się z powrotem do łóżka. Usiadł na nim i tem powpatrywał się w podłogę. Matka podeszła do niego i położywszy ręce na jego ramionach, powiedziała: Posłuchaj mnie, siernioszka Dawno już nie używała tego zdrobnienia w stosunku do syna. Chłopakarz podniósł na chwilę głowę i spojrzał jej w oczy, ale zaraz z powrotem opuścił wzrok i znów zacisnął usta: Wiem, że jesteś na mnie zły, bo nie chcę powiedzieć nikomu o tym, że ci ludzie zabili ojca. Ale gdybym pisnęła o tym chociaż słówko, pozabijaliby nas wszystkich. Nie chcesz chyba tego? Chłopak zaprzeczył ruchem głowy. Dlatego zostań w domu i nie wychodź. Gdyby zobaczyli twoją nogę, mogliby się domyślić. Zrozumiałeś? Siedział nieporuszony. Siergiju Dmitrowiczu, głos matki nabrał nieoczekiwanej ostrości. Czy zrozumiałeś? Co do ciebie, powiedziałam. Skinął szybko głową. W takim razie, dobrze. Westchnęła matka. Stanęła wyprostowana. Przejechała rękami po fartuchu, podniosła głowę i zamknęła na chwilę oczy. Potem wytarła ręce o fartuch i wyszła przed dom. Sierjo chciał jej posłuchać. Wytrzymał lament matki nad ciałem ojca, zdzierżył tłumaczenia basowego głosu pułkownika o tym jak to na ojca napadł w tajdze dźwieci, chociaż próbowano, nie udało się uratować przewodnika, który zmarł o tran w drodze. Ale kiedy usłyszał beznamiętny alt młodzika, który zastrzelił jego ojca, zapewniającego, że rodzina zmarłego otrzyma od państwa odszkodowanie, chwycił za kulę i ruszył na ganek. Otworzył skrzypiące drzwi i wyszedł w mroźne popołudnie. Zobaczył ciało ojca z głębokimi ranami na piersi, klęczącą przy nim matkę i dwóch ludzi w czapkach bezradnie przyglądających się tej scenie. Kiedy usłyszeli stukanie kulo drewniane schodki, obrócili się jak na komendę i spojrzeli na chłopaka. Poczuł, że znowu ogarnia go strach i łzy napływają do oczu. Młodzik podszedł do niego i zapytał twardo, świdrując go jednocześnie badawczo wzrokiem, co ci się stało w nogę? Zapytał, wskazując na bandaże, mocno owijające miejsce, gdzie kiedyś była stopa sierioży. Pies mnie ugryzł, odpowiedział onieśmielony chłopak. Czując jak łzy spływają mu po policzkach, a wargi drgają. A potem zrobiła się czerwono i doktor. Zostaw dzieciaka, Wołodia. Przerwał rozmowę pułkownik. I chodź mi pomóc. Młodzik posłuchał, ale idąc w stronę sani, rzucił jeszcze podejrzliwe spojrzenie za chłopakiem, który niezdarnie wspinał się na schodki. Po chwili sierjoża zniknął w chatce, a Wołodia dołączył do swego starszego towarzysza. Ludzie w czapkach wnieśli ciało ojca do chaty i pojechali razem z matką do miasta, żeby wypłacić odszkodowanie. Sierjorza patrzył jak niknął w oddali i obmyślał zemstę. Sania nie zdążyły zniknąć jeszcze w lesie, a on już miał gotowy plan. Zarzucił na ramiona kożuch, który ojciec zostawił, wyruszając z domu w tajgę i pokuśtykał powoli w stronę lasu. Po godzinie powolnego marszu dotarł do opatulonego skórami i korą czumu na leśnej polance. Konstanty Siemionecz, zawołał głośno. Wyjdźcie, mam do Was sprawę.